Pamiętasz naszą rozmowę? Mam nadzieję, że nie ujawniam, w razie czego to wytnę. Wiele, wiele lat temu opowiadałaś mi, twoja mama jechała na wakacje, po raz pierwszy sama. Pamiętasz to? No dalej, dalej. Turcja albo Grecja. Dalej. I zapytała mama Kasi, bo jechała albo do Turcji, do Grecji, nie znała języka i bała się, że będą ją tam podrywali mężczyźni, pamiętasz? I ty ją nauczyłaś jednego zdania. Maybe tomorrow? Yes. I wyobraźcie sobie, mama Kasi przez 2 tygodnie każdemu mężczyźnie mówiła yes, maybe tomorrow. Nie, chyba bez yes, bo maybe tomorrow jest jakby taką, moim zdaniem, grzeczną formą no, spuszczenia na drzewo osoby natrętnej. Ale poczekaj, bo ty jej... A jednak bez ranienia jej uczuć. Tak, ale wyobraź sobie, twoja mama idzie na przykład na posiłek i mówi hello, a oni mówią, do you want dinner? Maybe tomorrow. No, tak wspominam nasze dziecięce czasy, kiedy my rozmawialiśmy o takich rzeczach, rozumiesz? Byliśmy dwojgiem nieistotnych ludzi. Ja byłem jakimś pająkiem, początkującym dziennikarzem muzycznym, ty byłaś dziewczyneczką, prawda? Która przepraszała za to, co robi. No, i zobacz, co się porobiło.